Cześć, ja nazywam się Harry i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Hogwarts Legacy. Jesteśmy w bibliotece, ostatnio mieliśmy tą przygodę w dziale ksiąg zakazanych, gdzie okazało się, że pod samą biblioteką i pod całym dziełem ksiąg zakazanych mogliśmy przejść takim portalem, czy jak to tam nazwać, do miejsca, w którym znaleźliśmy pewną księgę. No i teraz naszym głównym celem jest oczywiście pokazanie tej księgi profesorowi Figowi. A tak na marginesie, to zorientowałem się, że te rzeczy, które często znajdujemy, są w wyglądzie i nie zawsze są to rzeczy tylko dekoracyjne, więc nie możemy ich założyć, w sensie nie zmieniają one w żaden sposób naszych atrybutów, zarówno tam obronnych, jak i ofensywnych, ale możemy sobie po prostu zmienić wygląd. I aktualnie, na przykład mając założone te rękawice, ja równie dobrze mogę sobie te rękawice po prostu zdjąć. A tutaj mamy te inne wszystkie, które dotychczas znalazłem, więc ja tak szczerze mówiąc zdjąłbym sobie te rękawice, żeby po szkole nie chodzić jak idiota. A oprócz tego możemy oczywiście zmienić tutaj te okulary, bo mamy też jakieś takie śmieszne. Dobra, popatrzmy, jakie to mogłyby być. Aha, okej, okay. Połówki takie, no nie no. No te są takie całkiem okej, okay. To są chyba te w ogóle, te tutaj co mieliśmy na początku. No nie, no to sobie jest dramat. No dobra, załóżmy z powrotem te, co mieliśmy na początku, żeby wyglądać jak człowiek. Ta tiara może zostać. Szalik. Szalik bym zdjął. I na czas pobytu w Hogwarcie bym tego szalika nie nosił. A teraz mamy szaty. Możemy autentyczne szaty historyka założyć. Co my tu jeszcze ciekawego mamy? Klasyczną szatę ze Slytherinu. Dobra, załóżmy szaty historyka, bo ich jeszcze nie mieliśmy. No i tutaj jeszcze, co tu mamy? Aha, to co jest pod spodem, okej. Okay. To i tak za bardzo tego nie będzie widać. Ale załóżmy sobie regalia z kobaltu, bo nie wydaje mi się, żebym w czymś podobnym do tego chodził. Okej, okay, jak wygląda sytuacja teraz z jakimiś misjami pobocznymi? Czy jakieś misje się nowe pojawiły, czy nie? Nie, musimy wrócić do klasy profesora Figa. Najśmieszniejsze jest to, że wymagany poziom trzeci na tą misję, no a nie wiem, czy gdzieś tu się wyświetla ten poziom? Powinien chyba się gdzieś wyświetlać. Aha, tutaj chyba jak się cofniemy, prawda? Tak, o, jest poziom 12. No więc jesteśmy dużo powyżej tego. Co mi ktoś tu wyzywa? Aha, to ta. Ona mnie nie lubi. Bo jej wtedy musiała mi sprzedać te, sprzedałem jej właściwie jej własny pamiętnik za praktycznie 300 monet. Więc raczej jestem nielubiany przez nią. Aha, a to w ogóle było ładowanie jakby na drzwiach. Już kiedyś miałem wrażenie, że jakby to zobaczyłem. A więc po prostu jakby ta lokacja inna musi się załadować. Dobra, wieża obrony przed czarną magią. I tutaj na górę i zaraz będziemy u profesora Figa i zobaczymy co dalej. Czy coś w Hogwarcie, czy nie. No dużo zależy od tej księgi. No ale już możemy używać tych naszych tych super mocy, powiedzmy. Tajemnej magii. O, mamy chyba wejść w ten okrąg, co? I to jest w ogóle kolejna misja, którą możemy rozpocząć. No to co, no jedziemy. Aha. Misja rozpoczęta, księgi i perypetie. Okej. Okay. Aha. I tutaj mamy profesora Blacka. Goblins working with Rookwood. Szarpa? Makes no sense. Myślałem, że to dyrektor. Rather unorthodox, to say the least. Unorthodox. It's inconceivable. It's ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Ciekawe. I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Okej. Okay. A no tak, bo wtedy podejrzewaliśmy, że poszukujemy książki. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look.
No i co on tutaj zbada? Some of these pages seem to be missing. Pewnie te kluczowe. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful. It may take some time. Ej, no i w końcu wyglądamy jak człowiek. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw two more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and three other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Tak, te wspomnienia widzieliśmy w poprzednim odcinku. They were talking to a student who started as a fifth year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Uh-huh. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrok, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to myself. Ja już się sprzedałem przed moim drogim kolegą Sebastianem. No, ale lepiej tego teraz nie ma co tutaj przyznawać. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spell casting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. No tak, to on sobie jedzie. A my musimy odwalić za niego całą robotę. No i ukończona misja główna i tym samym ukończyliśmy wyzwanie. Prawie 13 poziom mamy. No i dobra, jakaż jest nagroda za kolejne wyzwanie? To już 13% tutaj w misjach. Wygląd wyposażenia legendarna oponicza. Okej. Okay. Gdzie to będzie? Pewnie w pelerynach i szatach, co? To. Dobra, założymy to później. Na razie podoba mi się ta. Tak na marginesie, to mamy stosunkowo dużo rzeczy i wypadałoby udać się do Hogsmeade i je tam po prostu sprzedać. Oho. And it might be best to do so outside of the castle. Ej, tutaj jest w ogóle skrzynka. O, kolejna wiadomość. We've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. No jeszcze widziałem misję. O właśnie. Have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you and then proceed to see me in my classroom. Widzę, że znaleźliśmy nowy uchwyt do różdżki. A, no i mamy. Nati właśnie wysłała ci wiadomość swoją pocztą, prosząc o spotkanie w Dolnym Hogsfield. Hogsfield to rozumiem przy Hogsmeade. To się dobrze składa. O, mapa świata. Aha, czyli gra raczej narzuca. O, co my tutaj mamy? Mapa świata. Tak, większość mapy jest pokryta mgłą. Wioski są małymi społecznościami rozsianymi po mieście. Okej. Okay. To jest wioska Dolny Hogsfield. Aha, czyli to nie Hogsmeade. Aha, ale w wioskach są sprzedawcy, misje, przedmioty kolekcjonerskie i płomienie. Okej. Okay. Dolny Hogsfield znajduje się na wsi i położone jest najbliżej Hogwartu. Okej. Okay. W miarę eksploracji z mapy znikać będzie mgła. Lochy, obozy bandytów i inne. Uhuhu. No to pierwszy raz poza murami Hogwartu. No i co my tutaj mamy? Mamy bardzo dużo misji. Mamy misje główne. A to ona jest właściwie misją główną. Tanati. Mamy zajęcia z zielarstwa. Mamy kolejne zadanie u profesor Hekat. Uniknie ataków wroga wykonując przewroty. To trzeba będzie robić. Pamiętać o tym. Czyli mamy używać przewrotów oraz używać również incendio. Klucze Dedala, no to zawsze.
Skrzyżowane różdżki i kolejny trening kombinacji zaklęć. Czyli w teorii zielarstwo jest na poziom najniższy, a skrzyżowane różdżki na żaden. No to ciekawe. Czy na mapie coś szczególnego nam się pojawia? Co to? Aha, to zielarstwo, a tu? Jadowita odwaga. Problem, zmaga się z problemem pufków. Brzmi interesująco. Ale tak szczerze, to ja bym najpierw się chociaż steleportował do Hogsmeade, skoczył tutaj do księgi zwoje i troszkę sprzedał po prostu tego naszego asortymentu całego, żebyśmy nie musieli się później przejmować, że... Żebyśmy nie musieli się przejmować, że nie mamy miejsca w ekwipunku. No i tutaj oczywiście ulica tętnią życie. Dobra. Księgi i zwoje, witamy. Dobra, trzeba sprzedawać, żeby móc kupować. Sprzedajemy. Aha, to fajnie. No dobra, ale chyba ją trzeba sprzedać, bo ona nam niestety zapełnia miejsce. A i tak możemy ją założyć jako wygląd, więc to w sumie nie ma żadnego znaczenia. Równie dobrze możemy chyba wyrzucić wszystko, co? Bo przecież wszystko jest słabsze niż to, co aktualnie mamy. Więc po cóż to przechowywać? A przy okazji mocno się wzbogacamy. Mamy 1800 monet. Teraz można by zaraz przeanalizować, czy czegoś by tutaj ciekawego nie kupić. Magiczny wzór, stanowisko do siekania. Wciąż nie za bardzo wiemy, jak bardzo konkretne rzeczy są istotne, tak w sumie. Może jeszcze się wstrzymajmy. Po prostu kiedyś zrobimy wielkie zakupy. Dobra, zaklęć się u nikogo tutaj w Hogsmeade nie możemy nauczyć. Składniki takie tam mamy, a zresztą nie mieliśmy żadnych eliksirów i zielarstwa. Teraz właśnie będziemy mieli eliksiry chyba, ale najpierw oczywiście zielarstwo. I w ten sposób dowiemy się, czy jakieś misje są po prostu... Czy jakieś rzeczy, które powinniśmy kupić, są bardziej istotne od innych. Okej. Okay. No a teraz wracając tutaj, no to ja myślę, że albo zielarstwo, albo jakieś skrzyżowane klucze, skrzyżowane różdżki i tak dalej. Ja tam powiem, że chyba skoczyłbym na zielarstwo. I to będzie chyba dobry pomysł, więc śledźmy misję. Profesor Garlic w szklarniach. Okej, steleportować się pewnie tak za bardzo nie możemy. Tutaj możemy się steleportować chyba. O, dziedziniec dzwonnicy. To jest dobre miejsce. No i jesteśmy. No i już coś dzwoni. To zapewne gdzieś tam w środku. Dobra, no i tyle. Tędy. Jakie mam teraz zaklęcie? Mam Lumos, Levioso, czy Leviosa? Nie, nie, na pewno nie Leviosa, tylko Levioso chyba właśnie. Akio i Incendio. Incendio dobrze mieć. Co tu się dzieje z tymi zbrojami? Okej. Okay. Sala główna, klucz, słyszałem. Gdzie jest klucz? Tu jest klucz. Gdzie on poleciał? Tam na górę? Zgubiłem go. Albo gdzieś tu był. Albo tu, albo go zgubiłem. A tu otwarte. O, no to go zgubiłem. Jesteśmy w sali głównej. No i przejdziemy tymi drzwiami. Tymi drzwiami chyba jeszcze nie szedłem, tak mi się wydaje. Oj, chyba na pewno. Jesteśmy w szklarniach. O, już coś dzwoni znowu. Gdzie to dzwoni?
Tutaj po prawej gdzieś. Piękne różowe drzewo. Ależ piękny jest ten Hogwarts, rzeczywiście, po prostu. Tak szybko przeszliśmy do miejsca zupełnie innego od sali głównej. Drzewo w szklarni, olbrzymie drzewo w samym środku szklarni Hogwartu. No i kolejna strona przewodnika. I dalej coś dzwoni, ale tym razem to już chyba gdzieś za tymi zamkami. Chyba. O, spadłem. Czyli do tej szklarni chyba nie możemy sobie tak wejść. O, a to co? Liście dyptamu. Czyli mamy taki składnik, jak to powiedzieć, alchemiczny? Chyba? Coś takiego? Co my tu mamy? Zamek poziom pierwszy, szybką podróż odblokowaliśmy. No i tutaj jest misja. Misja zielarstwa, więc coś zupełnie nowego, coś czego jeszcze nie mieliśmy. Morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. No, Professor Garlick wygląda na bardzo młodą. A little treat for your auntie. Oh, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. Ale śmiesznie mówi. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bowl. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Mandragora, czyli klasyk zielarstwa. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. O, chyba jeszcze wtedy nie było słuchawek. Everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. No i co? Pociągnij. No ładuj, ładuj. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Repair. Fajnie. Za każdym razem się niszczy. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now for our next task, we'll be planting Dittany at our potting tables. You can all Rebellion. Get started. I need to have a brief word with our new student. To coś jest. Tu jest właśnie dyptam. Liście dyptamu. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. No nie wiem, właśnie ciągle gdzieś wędruje. Tutaj też coś jest, też liście dyptamu. Co pani ma nam do powiedzenia? Yes, professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Ale fajne porównanie. Now, as I mentioned, next we'll be planting Dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom.
I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. A no właśnie, trzeba chyba mieć stół. Czy też już my kupiliśmy? Już nie pamiętam. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. No i to właśnie, okej. Okay. Czyli mamy posadzić i będziemy mogli tutaj zebrać plony później. Okej, okay. O, mała donica. O, odblokowano stół zielarski. Okej, co my tutaj mamy? Wybierz dostępne nasiona, by zacząć sianie. Gdy skończysz, roślina będzie potrzebowała trochę czasu. Okej, okay, tu mamy dyptam, a tu obok malwa. Dobra, co to jest? Liście są używane w eliksirze wigenowym. Okej, czyli składniki do eliksiru wigenowego. No i różne inne rzeczy. A co nam z tego, że to jest mała donica? Że jedną rzecz możemy zrobić? Czy że po prostu mniej tego dostaniemy? No właśnie, rozmiar... A, może chwila. Rozmiar rośliny, mała roślina. Może o to w tym biega. Że małe rośliny w małych donicach, co? No dobra, w każdym razie dyptam. Wydajność 5. Cokolwiek znaczy 5. Możesz dodać nawóz do rośliny. Okej. Okay. No dobra, i za 10 minut będzie. No okej. Okay. Well done! Once it can be harvested, your destiny will be ready to use in Wiganwell. A, ten Sharp to jest ten od eliksirów. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now. What say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Okej. Okay. Czyli pora na jakąś inną roślinę. Tędy na górę, tak? Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. No dobra. Chińskie kąsające kapusty. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me. A dzięki. Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really... Revelio. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well. Thank you. O, coś mamy. I really put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. Odyga ślazu. Gryffindors fight with honor. No offense. Sorry. No właśnie. Bez obrazy. Bez obrazy, ale ja tu jestem Rebellion. Właśnie ślizgonem. No dobra, tu mamy jakieś ciągłe składniki. Gałązka rdestu ptasiego. Co to są za magiczne rzeczy? Dobra, idziemy tędy. W ogóle wszędzie są te kłódki. Home of the Chinese chomping cabbage. No okej. To tu ja widzę liście typtamu, tu widzę liście malwy. A tu widziałem stronę. Dobry. Sterwalne śliwki! Ach, to to! To to za oluny zawsze w domu można spotkać. Fantastyczne. Czy coś tutaj jeszcze mamy, zanim to zbierzemy? Tu jest ten manekin. Okej, to chyba tyle. No dobra. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. They'll do the rest. A jak ja mam, przepraszam bardzo, rzucić? L1. Na L1 mamy takie przedmioty do rzucania. Okej, okay. Aha, na, czyli. Aha, i tu też jest koło szybkiego wyboru. To na górze to co? Przepisy, eliksir Edurus. A, to to, że pokrywa ciało twardą skórą. Jezu, ile tu się nagle rzeczy narobiło. Chińska kapusta. I co ona robi? Po uwolnieniu atakują pobliskich wrogów.
może być uprawiana, a właściwie musi, w średnich lub dużych donicach. A no właśnie, czyli wszystkie typy donic potrzebujemy jednak. No dobra, no i co? Ciekawe, co tam jest z run 3. Przytrzymaj i naciśnij R, aha, przypisać, a następnie naciśnij, by użyć. Kurde. A, już myślałem, że na mnie pójdzie. Aha. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the denoming, but they left her honking daffodils in tatters. Nie chcę nic mówić, ale zabieram całość. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but well, imagine that wasn't a dummy. Przydatna sprawa. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and Deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. W ogóle to się zastanawiam nad zmianą poziomu na trudne. Bo tak na razie na tym normalnym właściwie żadnego zagrożenia jeszcze nie miałem. Ale no nad tym jeszcze się pomyśli. Dobra, tu już chyba nic nie ma, rozumiem. Więc wracamy. Aha, chciałem powiedzieć, wracamy tą samą ścieżką, ale jednak nie. Do profesor Garlic. O, i zebrałem to, co właśnie tam pikało. Bo to właśnie było to przy sterowalnych śliwkach. No dobra. Helpful reminder as to why we should always wear our dragonhide gloves. I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. Coś mu użarło chyba w palce. Ale czemu ja tego nie widziałem, nie słyszałem? Ominęła mnie część lekcji, to też takie nie najlepsze w sumie. I tended to the Chinese chomping cabbages, professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green fingered. Oh, I mean, no, ale rzeczywiście, że mam rękę do roślin. No nie, no mnie obchodzą akurat tak szczerze, więc toksyczne ślizgonie, przestań być tak agresywny, bo to naprawdę te odpowiedzi dolne to czasami po prostu są agresywne jak diabli. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous. Miałem być złym ślizgonem, ale normalnie nie mam serca. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. No widać właśnie, że taka bardzo family friendly nauczycielka. No i ukończone zajęcia. I 13 poziom. A co to za przejście? Inna szklarnia? I nowa misja? Jaka znowu misja? O, eliksiry! Okej, okay, eliksiry, tutaj Tanati. Ja to bym chyba poszedł na te pojedynki teraz, ale co my tutaj mamy? Co to za podejrzany stół? No dobra, ale to w takim razie będzie można kupić właśnie te stoły i więcej sadzić tych wszystkich naszych produktów. Oho, to za 3 minuty będzie dyp tam. Okej, okay. A ciekawe, czy on zniknie później, czy będzie się utrzymywał, jakbym na przykład go nie odebrał w ciągu, dajmy na to 10 minut. Dobra, to ja bym się udał do skrzydła południowego. No i właśnie, o co to? No nie no, steleportujmy się tutaj. No, dawaj. Ej, co, nie mogę się steleportować? Kurczę, co jest? No nie! To się steleportuje gdzieś tutaj, co? Izba pamięci? To nie najlepsze miejsce. O ludu! Nie no, zaraz z buta pobiegnę, bo normalnie... Sam nie wiem, jak tam przejść najmądrzej. A nie, teraz się mogę steleportować. A, to chyba jakiś błąd był.
No dobra. No to teraz bym chyba właśnie poszedł... Co? Co tak mi zmienia kamerę? A tutaj miały być dwie misje obok siebie. Gdzie jest ta druga? Co jest? Już jest jedna? No dobra, pogadajmy sobie z nim. No ale właśnie bym chciał najpierw poćwiczyć z manekinem. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? No to jedziemy. To be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Co my tu mamy? Axio, Incendio i Levioso. Naraz. Axio. Incendio. Levioso. Oto. Nie było trudne. No i co? Levioso 3 podstawowe i Axio. Nie! Pomyliłem. Jeszcze raz. Okej. Okay. Levioso, trzy razy, przyciągnięcie i incendio. No. Było blisko. O, straszny łomot. Nie wiem, kto to musiałby być, żeby tego taki coś przeżyć. Impressive wand work. I take to face you in a duel. It was only a training dummy. True, but it's a difficult dummy. Believe me, I know. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. No dobra. Misja ukończona. No i gadajmy z nim od razu dalej. I walczymy. Round of crossed wands, ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we to już ten mecz o mistrzostwo? Prawda? To win it all. Ready for a shot at glory? No jedziemy, jedziemy. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? No dawać mi tutaj kolegę albo koleżankę, a spróbujmy Natsa i Onai. Yes, Natty. Then let's get started. Ona jakby miała na nas czekać gdzieś tam w tej wiosce przecież. Co ona tutaj robi? We can make this a real victory. O, to prewent. That's the spirit. Już 4 osoby nawet na nas są. Przebij się przez czerwoną tarczę i przez incendio. No i nie doleciało, no. O. Dawaj go. Oj. Nie! Zabili mnie! A ja tutaj mówię o zmienianiu poziomów. A, bo mi się nie chciało leczyć. Mogłem się uleczyć, a się chciało po prostu walczyć honorowo. Dawać mi ich jeszcze raz. Trzeba się po prostu skupić jednak na obronie bardziej. Chwila! Właśnie, miałem zrobić uniki. Teraz sobie przypomniałem. Liczę?
Mam nadzieję. Poróbmy sobie 10. Co jeszcze miałem robić? Niki Incendio, a, okej. To nie jest pewne. Incendio. Dobra, teraz będziemy ich grzmocili tym incendio. O! No co? Zaraz zacznę rzucać kapustą. Chcesz spróbować jeszcze raz? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Ciekawe, czy nam się nabija. Aż kurczę, mam ochotę sprawdzić, czy nam się nabija na pewno ten licznik dobrze. Kapusta! Dobra, incendio. Ale mi przerażnęła. Unik. Aha, podwójnie tu się leje. A wypijmy sobie. Dobra. Mam nadzieję, że oni się liczą. Kurde, te jej podwójne. Dobra. To mnie tak bije. Nie, wywaliłem tą kolejną. Co z nimi? Chyba zapomnieli z nami walczyć. A ten to już w ogóle. Co on tu robi? Zwycięstwo. No cóż, dopiero się rozkręcam. That was nothing. I'm just getting started. If the best duelists in the school weren't enough competition, then perhaps you should consider transferring to Durmstrang. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. No dawaj, dawaj. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. No właśnie, my też zaraz zajrzymy do naszych roślinek. Dobra, ale co my tutaj dostaliśmy? Odzienie mistrza skrzyżowanych różdżek. I od razu wyzwanie. O, i zaktualizowaną misję. 5 na 10 w przewrotach. Ej, no mogło być lepiej. Trzeba będzie pomyśleć. Aha, chwila. Tutaj dostaliśmy rękawice szczęśliwego Leprokonusa. Okej. Ale no właśnie, jeśli chodzi o tę misję. I misję profesor Hackett. Oho, udało się z Incendio i mamy 5 przewrotów. Zostało jeszcze 5. Okej, no to wierzę, że gdzieś tutaj się to uda. Bo jak nie, no to na razie więcej przeciwników nie mamy. To trzeba by było myśleć. Skąd tych przeciwników po prostu wziąć? A na razie, co my tam mamy jeszcze w inwentarz? Nie, to nie w inwentarzu. No bo tu? Tutaj mamy, aha, te składniki, ok. A w wyposażeniu widziałem, że coś jeszcze mamy nowego, ale to chyba tylko wygląd, ok. A tu mamy ten wygląd, aha, uchwyt do różdżki mamy nowy. Szabla. Dawaj tą szablę. No dobra, to się steleportujmy właśnie może jeszcze do szklarni, to aneks biblioteki, co to? Atreum? To tam się, to on jest widoczny? Ale jaja. Dobra, steleportujmy się do szklarni i sprawdźmy, co tam u naszej roślinki. How nice to see you, my young friend. Dobra, gdzie my jesteśmy? Tutaj, w którą to stronę będzie? Chyba tędy? Nie. Tak? Nie. Tędy?
No jasne, gwint. A nie, no bo to są już przecież szklarnie, co ja robię. No i dobra. I tutaj. I to chyba wyrosło, nie? Iście do ptamu. 5. O, i kolejne się robią. I co? I tak bez końca? Ciekawe. Bo tak bez końca się będzie robiło. Albo dopóki mi się nie skończą nasiona jakieś deptamo, o ile... To się robi z tych nasion? Ciekawa sprawa. No nic, to trzeba będzie sprawdzić, jak to wygląda. A wejdźmy tutaj, czy może nie ma jakichś nowych, nie zostały nam na przykład uzupełnione? Nie, już myślałem, że sobie znowu kapustę pozbieram, no ale nie. Dobra. To ja myślę, że sobie tutaj zrobimy pauzę. Następnie będziemy, bo kolejne misje już właśnie zakładają albo pójście na eliksiry, czyli taka spora sprawa, no albo właśnie wyjście poza teren Hogwartu. Więc myślę, że sobie to już zostawimy na odcinek kolejny, tutaj na południe. Okej, a tu jest Hogsmeade, a tutaj jest właśnie Hogsfield. Okej, a to co? To legowisko pufków. Kiedyś trzeba tam podejść też i z bliska zobaczyć. O, jeśli widzisz tę ikonę w lokalizacji, najdź na nią, albo odsłonić ukryte ikony. To ja nie widzę takiej ikony. Nie wiem, a co tu mamy? Południowy region Hogwartu, nikczemni wrogowie, co tu się dzieje? Poziom wroga 1 do 20. Zakazany las 20 do 40, to zakazany las jest w ogóle. Torfowiska, północny region Hogwartu. Highlandy. Taki duży rozstrzał tych poziomów wroga, tak widzę. Wybrzeże Klamar. Okej, okay, no, jeszcze wiele przed nami. W tym odcinku więc, tak jak mówię, to już by było na tyle. Więc dzięki wielkie za oglądanie. I do zobaczenia oczywiście w następnym odcinku. Cześć!